kolejna miejscowość, o której chcielibyśmy, żeby wójt nam trochę powiedział. Miejscowość ważna na mapie gminy Zalesie, zresztą jak każda. Kijowiec, jedna z większych miejscowości, blisko samego Zalesia. I chyba dzięki temu inwestycja, której za moment trochę więcej. Tak, rzeczywiście Kijowiec jest ważną wsią, tak jak i wszystkie wsie. I wszystkie wsie staramy się traktować tak samo. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację, to mógłbym powiedzieć, że jesteśmy jako gmina, jako samorząd gminy w dość dobrej sytuacji, bo dzisiaj zostały zakończone już roboty budowlane. Mam tu na myśli tą kanalizację w Kijowcu i podłączona też została kanalizacja do miejscowości Pegier Kijowiec. I jeśli zostaną wykonane przy kanaliki, to 57% mieszkańców gminy będzie mogło korzystać, czy korzystało z sieci kanalizacyjnej. To jest bardzo duży odsetek. Tak, tak. Tutaj nie znam danych, jak to jest w skali kraju, ale wiem, że ten wskaźnik na pewno stawiał będzie gminę Zalesie bardzo wysoko. Bo budowa kanalizacji jest o wiele bardziej kosztowna niż budowa wodociągu. O wodociągach, o budowie myśmy już zapomnieli, bo to się budowało wiele lat temu. Aczkolwiek w roku ubiegłym też troszeczkę ta sieć została rozbudowana, dlatego że pojawiają się nowe zabudowania, nowe tereny budowlane i to takie uzupełnienia, to one będą wykonywane na bieżąco. Natomiast jeśli chodzi o kanalizację, to mamy skanalizowaną w jej Zalesie, Lachówka Duża, Lachówka Mała, Kijowiec, Pegier Kijowiec, Wólka Dobryńska, Dobryń Duży, czyli wszystkie wsie, które mają zwartą zabudowę. Jeśli chodzi o pozostałe miejscowości, tam ta zabudowa jest rozproszona już i w tych miejscowościach kilka lat temu wszyscy ci, którzy wyrazili taką ochotę, to tam były budowane oczyszczalnie przydomowe. I generalnie można by było powiedzieć, że ten problem, tak jak problem zagospodarowania ścieków, że on był rozwiązany, aczkolwiek tak jak przed chwilą powiedziałem, powstają nowe budynki, nowe miejsca i tutaj pewnie będzie potrzeba, żeby te oczyszczalnie przydomowe podjąć kolejny projekt i to uzupełnić. Wracając do kanalizacji w Kijowcu, te ścieki magistralą płyną do oczyszczalni w Zalesiu. Tak, ścieki z Kijowca i z Pegieru Kijowiec, one zostaną przepompowywane do oczyszczalni w Zalesiu. Tutaj największym problemem też był Pegier Kijowiec, bo tam kiedyś była ta oczyszczalnia, taki ten bioblok, który praktycznie już nie działał. A tam są bloki i wiadomo, że z bloków tych ścieków nie da się na dobrą sprawę inaczej zagospodarować, tylko odprowadzenie do oczyszczalni takiej z prawdziwego zdarzenia. A tutaj jeszcze chciałbym dodać, że jeśli chodzi o Kijowiec, to jest to wieś położona równolegle do Krzny, ma bardzo ładne położenie w sensie takim przyrodniczym i zagospodarowanie tych ścieków, odprowadzenie do oczyszczalni na pewno podniesie jakość życia mieszkańców, ale też poprawi jakość środowiska, na którym nam wszystkim zależy. Warto powiedzieć, że w takim razie realizując tą inwestycję musieliście się przebijać rurą pod dnem rzeki Krzna. Tak, rzeczywiście trzeba było robić, to się nazywa przepych pod Krzną i przez tą łąkę. To zostało zrobione rok wcześniej, bo wtedy pamiętamy, że to był rok bardzo suchy. Była wtedy. Zdaliście zaurę. Była ta przeogromna susza
I wtedy ta praca mogła być łatwiej wykonana, bo to jest dość długi odcinek i w przypadku mokrego roku, mokrego lata, to praktycznie tego by się nie dało zrobić, no może za jakieś przeogromne pieniądze, bo nawet wtedy, kiedy to było robione, był to rok taki, że tej wody w wielu miejscach i brakowało, to też nie w każde miejsce można było dojechać ze sprzętem.